Maybe. Maybe not. Maybe fuck yourself. 10 najlepszych rycerzy w historii. 10. El Cid, kastylijski rycerz, hidalgo, hiszpański bohater narodowy czasów rekonkwisty, zdobywca i późniejszy zarządca miasta Walencja. Dokładna data urodzenia Rodriga nie jest znana, choć większość historyków przyjmuje rok 1040. Urodził się w niewielkiej wiosce Vivar niedaleko Burgos, w rodzinie drobnej szlachty. Cid był m.in. dowódcą wojsk muzułmańskich Taifatu Saragossy, gdzie osobiście przewodził najazdom na terytoria Królestwa Kastylii. Przypisuje mu się znaczne zasługi w wyparciu przez chrześcijan Maurów z Półwyspu Iberyjskiego. Wraz z władcami Aragonii i Saragossy podjął się wojny z arabskimi siłami Almorawidów. W roku 1094 zdobył Walencję. 9. Gottfried z Bouillon, jeden z przywódców pierwszej wyprawy krzyżowej. Po zdobyciu Jerozolimy objął władzę królewską, przyjmując tytuł obrońcy grobu świętego. Gottfried objął godność księcia dolnej Lotaryngii w roku 1087. W 1096 roku wyruszył na wyprawę krzyżową wraz ze swoimi braćmi. Zginął w roku 1100 w czasie wyprawy przeciwko sułtanowi Damaszku. 8. William Marshall, jeden z najsłynniejszych angielskich rycerzy okresu średniowiecza. Jako dziecko został pojmany przez króla Stefana. Król zagroził, że jeśli zamek ojca się nie podda, wyprawi chłopca do domu za pomocą ogromnej katapulty. Ostatecznie ojciec się nie poddał, a dziecka nie uśmiercono. Od 1167 roku był rycerzem. W czasie osłaniania ucieczki Henryka II strącił z konia księcia Ryszarda. W 1182 roku Henryk, młody król, oskarżył swoją żonę Małgorzatę Capet o romans z Williamem Marshallem. Najprawdopodobniej do żadnego romansu nie doszło, ale młody król potrzebował pretekstu do rozwiedzenia się z żoną. Małgorzata została wysłana do rodzinnej Francji, Williama wydalono z dworu. Rycerz chciał dowodzić swojej niewinności poprzez sąd Boży, ale nie pozwolono mu na to. W 1189 roku zmarł król Henryk II, a Ryszard został nowym królem. Williama oskarżono o próbę królobójstwa. Gdybym chciał cię zabić, zrobiłbym to, ale nie chcę. Miał odpowiedzieć oskarżony. Ryszard ułaskawił go. William Marshall służył później Ryszardowi i jego następcy Janowi. Pewnego razu William zdobył nagrodę w turnieju. Okazało się jednak, że nie ma go w pobliżu i nie można jej odebrać. Znaleziono go u kowala z głową na kowadle. W walce tak pogięto mu hełm, że nie mógł go ściągnąć. 7. Urlik von Liechtenstein, średniowieczny rycerz, autor dwóch poematów, 58 pieśni, uczestnik licznych turniejów rycerskich, ministeriał, pan zamków Liechtenstein, Murau i Frauenburg, położony w pobliżu Judenburgu. W 1245 roku został mianowany marszałkiem Styrii. Jako marszałek brał udział w wygranej bitwie pod Litawą, stoczonej podczas wojny z Węgrami. W czasie tej bitwy wojska węgierskie zostały pokonane, jednak zginął książę Fryderyk, a jego śmierć marszałek Styrii opisał później w służbie damom. Po nagłym zgonie bezdzietnego księcia wybuchły walki o schedę po nim. 6. Edward Woodstock, zwany Czarnym Księciem, książę Walii, kawaler Orderu Podwiązki, jeden z najwybitniejszych angielskich dowódców okresu wojny stuletniej. Książę Edward był urodzonym wojownikiem, zahartowanym wieloletnią obecnością na froncie. Świetny dowódca, uczestnik turniejów i kawaler Orderu Powązki. Walcząc we Francji odznaczał się znacznym okrucieństwem, organizując rzezie wsi i podbitych miast. Dążył do maksymalnego osłabienia Francji, szukając zwycięstwa w jej destabilizacji. 5. Zawisza Czarny z Garbowa, polski rycerz, niepokonany w licznych turniejach, symbol cnót rycerskich, starosta kruszwicki od 1417 roku, starosta spiski od 1420. Zawisza wypełniał zadania dyplomatyczne, a królowie niejednokrotnie przychylali się do jego próśb. Dużo czasu spędził na dworze Władysława Jagieły. Oczywiście nie zabrakło go podczas bitwy grunwaldzkiej. Znalazł się też wśród polskiego poselstwa na sobór w Konstancji. Zawisza bronił tam dobrego imienia Królestwa Polskiego, ręcząc za nie własną czcią. Tureccy janczarzy pojmali rycerza, a następnie odcięli mu głowę. Jeśli sądzili, że tym samym ujmą mu chwały, przeliczyli się. Heroiczna i pełna poświęcenia śmierć zapewniła Zawiszy nieśmiertelną sławę i stałe miejsce w poczcie najsłynniejszych rycerzy średniowiecza. 4. Tancred,
jeden z przywódców pierwszej krucjaty oraz regent księstwa Antiochii. W 1099 roku prowadził szturm Jerozolimy i był pierwszym krzyżowcem, który wkroczył do miasta 15 lipca. Po utworzeniu Królestwa Jerozolimskiego otrzymał tytuł księcia Galilei. Walczył w bitwach pod Haran i Artach. 3. Karol I Wielki, król Franków i Longobardów, święty cesarz rzymski od 25 grudnia 800 roku, stworzył pierwsze europejskie imperium od czasów upadku cesarstwa rzymskiego w 476 roku. Swój przydomek zawdzięczał nie tylko dokonaniom, ale i posturze. Przeprowadzone w 1861 roku pomiary szkieletu władcy sugerowały, że miał on 192 cm wzrostu. Jednak przeprowadzone w 2010 roku badania wykazały, że w rzeczywistości miał 184 cm wzrostu, jak na swoje czasy był jednak bardzo wysoki i takim wzrostem mogło się pochwalić tylko około 1% męskiej populacji. Od jego imienia pochodzi w języku polskim słowo król. 2. Edward I, król Anglii od 1272 roku, najstarszy syn króla Henryka III i Eleonory. Edward I był pierwszym z ponormańskich królów Anglii, który używał języka angielskiego. Na jego czasy przypadają również pierwsze próby wyparcia języka francuskiego z królestwa. Tak więc czasy Edwarda oznaczały początek kształtowania się tożsamości narodowej Anglii. Obsadzał na stanowiskach wyłącznie ludzi z Królestwa Anglii. Brał udział w II wojnie baronów, w wyprawach krzyżowych podbijał Walię i ujarzmił Szkocję. To za jego kadencji pojmano i stracono Williama Wallace'a. 1. William Wallace, przywódca szkockiego powstania przeciwko rządom Anglii Normanów, Edwarda I Długonogiego, o którym przed chwilą wspominałem, bohater narodowy Szkocji. To on rozpoczął i dowodził powstaniem w Szkocji w 1297 roku. Na początku były to pojedyncze walki na niewielkim obszarze, lecz w późniejszym czasie powstanie ogarnęło cały kraj i stało się prawdziwym problemem dla Anglii. W marcu 1298 roku Wallace został pasowany na rycerza i obwołany strażnikiem królestwa, sprawującym władzę nad Szkocją. Przewieziony do Londynu został oskarżony o zdradę i przestępstwa, morderstwa, podpalenia, niszczenie własności prywatnej, święto kradztwo i stracony poprzez powieszenie i poćwiartowanie przez Anglików w Londynie. Opiewają go pieśni ludowe. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Koniecznie zobaczcie mój drugi kanał Światowa Historia. A jeżeli napiszecie w komentarzu super, zostawię wam serduszko. Cześć!